Kim jesteśmy? Jestem Kasia. Jestem Kasia. Jesteśmy liderkami dwóch młodych organizacji białoruskich w Krakowie. Zajmujemy się integracją Białorusinów w Polsce, a również w Krakowie, i rozwojem białoruskiej społeczności. Jestem przedstawicielką Białoruskiego Towarzystwa w Krakowie. Jeśli czasem odwiedzacie Kazimierz, a także ulicę Krakowską 19, to możecie usłyszeć język białoruski i muzykę białoruską. No to dlatego, że akurat w tym miejscu organizujemy nasze spotkanie białoruskie, takie na przykład jak białoruskie tańce ludowe, na które Was serdecznie zapraszamy co poniedziałek wieczorem. Oprócz tego w soboty organizujemy różne takie spotkania, wydarzenia w języku białoruskim, takie wieczoryny białoruskie, które mają nazwę Wieczorki. W ramach tych spotkań organizujemy wykłady, organizujemy spotkania muzyczne, poetyckie, zajęcia, spotkania dla dzieci, warsztaty i inne. Oprócz tego także mamy już dwa teatry w języku białoruskim. Pierwszy teatr to jest teatr dla dzieci, który ma nazwę Dzieci Sąsiadów. Już działamy od 2 lat i mamy dwa przedstawienia w języku białoruskim. Przygody Szczypiorka i Mały Księża. Teatr dla dorosłych ma nazwę Niewymowne. Działa od roku i tą najbliższą jesienią będzie miał pierwsze swoje przedstawienie, premierę, na które Was też serdecznie zapraszamy. Proszę śledzić za wiadomościami na naszych sieciach społecznościowych Białorusini w Krakowie. Jestem tu w imieniu Białoruskiego Stowarzyszenia KROK. Prowadzimy duże wydarzenia powiązane z kulturą białoruską w Krakowie. Tak to dziś możecie zobaczyć na krakowskich afiszach nazwę naszego festiwalu Litucin, który miał miejsce w tym roku 29 lipca. Prowadzimy go dorocznie i już przez 2 lata odbywa się w Parku Jordana. Ale również wspólnie tworzymy najróżniejsze rzeczy przy Instytucie Kultury Wieladecjusza. Na przykład Festiwal Kultury na Uchodźstwie, prezentacje wydawnictw białoruskich oraz wystawy sztuki. Co wnosimy na wielokulturową mapę Krakowa? No przede wszystkim to jest kultura białoruska. Chyba ktoś z Was mieszka obok Białorusina lub Białorusinki lub obok rodziny z Białorusi. A szczególnie, jeśli pracujecie w branży IT, to macie kolegę lub koleżankę z Białorusi. Na pewno, dlatego jest dla nas znaczące, aby tworzyć otwartą przestrzeń i możliwości do zapoznania się z kulturą i historią Białorusi dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Nie zapominamy również o wartościach demokratycznych, ponieważ większość z nas musiało wyjechać ze swojego państwa z powodów politycznych. Wezmę na siebie odpowiedzialność, aby powiedzieć o takim wspólnym marzeniu Białorusinów tu w Krakowie, no aby każdy Białorusin i każda Białorusinka czuła się dobrze, jak w domu w Krakowie. I aby Kraków przyjął nas, Białorusinów i Białorusinek, jako część swojej wielkiej, wielokulturowej, wielonarodowej rodziny. Jeśli mówić o swoim własnym marzeniu, o prywatnym marzeniu, to w najbliższej przyszłości marzę otworzyć przestrzeń wspólną, taki hub białoruski, gdzie przedstawiciele białoruskiej narodowości, a również przedstawiciele innych narodowości mogli poznawać, a być może na nowo otwierać dla siebie kulturę białoruską, historię, literaturę, i żeby my razem moglibyśmy zapoznać się nawzajem. A o czym ty marzysz, Kasiu? Również marzę o tym, aby tu w Krakowie pojawiła się taka mała Białoruś, białoruski hub, aby też zajmowaliśmy rozwojem kultury białoruskiej i zachowywaliśmy swoją kulturę i swoją historię. Marzę o tym, żeby Kraków, tak jak kiedyś w historii, ponownie został centrum kultury białoruskiej za granicą. Wcześniej mieszkali i tworzyli tu najwybitniejsze postacie z historii Białorusi. Franciszek Skaryna, Franciszek Bogusiewicz, ciotka, Mikołaj Husowski. A teraz tu w Krakowie mieszka kilka tysięcy twórczych Białorusinów. Więc ileż cudów możemy stworzyć razem? Z pewnością dążymy do naszych celów i już we wrześniu otwieramy szkołkę białoruską, gdzie dzieci z Białorusi będą miały możliwość uczyć się języka i literatury białoruskiej w soboty. A poza tym, Kasiu, ty jeszcze otwórz tą tajemnicę. W końcu września 24 przy Wieladecjusza gościmy tu 3 najwybitniejszych białoruskich poetów oraz przedstawicieli białoruskich wydawnictw z Wielkiej Brytanii i Germanii i Niemiec, takich jak wydawnictwo Franciszka Skaryna z Londynu oraz Honkrot Mińsk. A później, już w listopadzie, robimy białoruskie dziady wspólnie z Polakami i Ukraińcami i zaczynamy przygotowywać się do Święta Bożonarodzeniowego dla dzieci uchodźców. My będziemy bardzo szczęśliwi, jak odwiedziesz nasze wydarzenia już najbliższą jesienią i być może masz jakiś pomysł na organizację czegoś większego
później, to jesteśmy bardzo otwarci, aby przyjąć te idee, te pomysły i pomyśleć razem, co możemy razem stworzyć. Znajdziesz tu w komentarzu pod tym wideo linki do naszych media społecznościowych Białorusini w Krakowie, Facebook oraz Instagram. A jeśli chcesz dołączyć do organizacji największego dorocznego naszego wydarzenia Piknik Lutudzień, to już zaczynamy się przygotowywać na przyszłe lato i jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z innymi organizacjami oraz pojedynczymi aktywistami. Też znajdziesz link do naszych media społecznościowych w komentarzu pod tym wideo. Zapraszamy! Pa!